Dobra, tutaj jestem. Znaczy się, ja jestem kapelusznik i to są mówienia rozdziału. Czytałem rozdział tylko tak pobieżnie, więc no, nie wymagajcie od tego filmu nie wiadomo czego. Żeby skrócić wam początek rozdziału, mocno go streszczę, no bo odnosi się w sumie do jednej rzeczy. Minął jakiś tam czas od uprowadzenia Ginny z poprzedniego rozdziału i Kuma podejmował się każdej misji, by zabić ból jej utraty i nie liczy się on z tym, czy on przeżyje. Dlatego na przykład z Baltiego przemieszcza się od razu, by wspomóc swoich. No i przemieszcza się on do Królestwa Goa, przejmują tam jakiś teren, Rewo generalnie wygrywają i tak dalej. No i dowiadujemy się też, że stricte minęły 2 lata od jej uprowadzenia, żeby siłą ją zmusić do małżeństwa z Celestialem. Nie wiemy niestety którym. No i skontaktowała się ona przez ślimakofon do siedziby rewolucjonistów. Mówi tam do całej ekipy Dragona, Iwy, Kumy i tak dalej, że po tym jak zachorowała, to już jej nie chcieli i chciałaby się zobaczyć ze wszystkimi, ale nie może ze względu na chorobę. Kuma i reszta są w szoku na te wieści. Ginny kontynuuje, że jest na granicy wytrzymałości i cieszy się, że Kuma się o nią troszczył. I mówi, by reszta Rewo się nim zapiekowała. Mówiąc na koniec przekazu, że zawsze go kochała. Kuma stwierdza, że wie gdzie ona jest i natychmiast się tam teleportuje, czyli do Królestwa Sorbet. Na miejscu się dowiaduje, że Ginny jest w kościele, no i cierpi na tą chorobę, która sprawia, że nie może wyjść ona na światło dzienne. Całe jej ciało było pokryte niebieskimi kamieniami, jak już ją Kuma znalazł, które reagują na promienie słoneczne. No i Kuma widzi, że no, ona umarła, jest załamany, no i dowiaduje się też, że poświęciła ona swoje życie, płynąc przez morze, by uratować swoje dziecko. Nie muszę chyba mówić, czy to dziecko i w jaki sposób zostało spłodzone. Plus 18, tyle w temacie. Kuma postanawia się zaopiekować małą Boni i razem z lokalnymi mieszkańcy ją wychowują. No i Kuma teraz prowadzi podwójne życie, jednocześnie jest rewolucjonistą, trenuje tam sabo, wypełnia misje i tak dalej, a jednocześnie wychowuje małą Boni i stara się być dobrym ojcem. No i po latach okazuje się, że Boni ma taką samą chorobę co matka. Kuma aż z przerażenia kazał zabarykadować okna w kościele tam lokalnym mieszkańcom. No i w ogóle to nazwisko Boni, czyli Jeverly, pochodzi od tego niebieskiego kamienia. Bo Jeverly, z tego co pamiętam, po angielsku oznacza biżuterię. No i tam różni lekarze w związku z tym badali Boni, lecz nikt nie był w stanie jej wyleczyć. Kuma w związku z tym postanowił opuścić rewolucjonistów, mówiąc Dragonowi, że jego córka ma tą samą chorobę co matka. Na co Dragon chce zaoferować mu swoją pomoc, używając sieci kontaktów, by sprowadzić specjalistę. W międzyczasie w Królestwie Sorbet rówieśnicy wyśmiewają Boni, że jest ona wampirem, bo unika światła słonecznego. No i wchodzi ona z nimi w sprzeczki, z bójki i tak dalej. Następnie Kuma w związku z tym ją pociesza. Mówi, że jej kamień na policzku to biżuteria i nie musi się go wstydzić. Ogólnie przechodzą do takiej zwykłej rozmowy, z której wynika, że Kuma pyta Boni, gdzie chciałaby się udać na wycieczkę. Już wiemy skąd pochodzi ta geneza tego sformułowania, gdy pyta wszystkich o to na Trailer Park. No i pada tutaj temat podniebnej wyspy, przeczytany przez Boni w Biblii Kumy. Dziewczynka mówi, że na tej wyspie jest bliżej do słońca i tam może spotkają Sangoda Boganikę. Kuma aż robi przyśpiewkę i taniec Sangoda, co mu jego ojciec pokazywał. Pada też temat, że na urodziny Boni wyruszą na wyspę ryboludzi. No ale mamy lekki przeskok czasowy. Jakiś tam lekarz po przebadaniu Boni stwierdza, że promienie jak i od słońca, jak i od księżyca robią jej krzywdę. No i że w najlepszym wypadku dożyje ona 10 urodzin. Boni podsłuchiwała tą rozmowę Kumy z lekarzem, jednak nie wszystko dosłyszała. Zrozumiała ona tą rozmowę tak, że na 10 urodziny poczuje się lepiej. Po roku czasu okazuje się pewna rzecz. Mieszkańcy tam lokalni wpadają do kościoła Kumy, mówiąc o tym, że powrócił stary król, który najprawdopodobniej uciekł po inwazji rewolucjonistów wiele lat temu. No i ci mieszkańcy twierdzą, że będzie on chciał wprowadzać dawny rygor,
Igor i znowu podzieli wyspę na dwie części. Rozdział niesamowicie mocny, niesamowicie oddający tragizm Kuby. Naprawdę, ten chłop tyle przeżył. Nie mam słów, które by wyraziły, jak bardzo to jest tragiczna postać. A jednocześnie chłop jest cały czas tak miły i chce dobrze dla ludzi. Niesamowity człowiek. Naprawdę aż skłania do refleksji nad samym sobą. Żeby być po prostu lepszym człowiekiem, bo wcale nie mam aż tak źle. Ocena rozdziału mocna 9 na 10, jeden z najbardziej tragicznych rozdziałów w serii. Wątek z Ginny naprawdę dobijający. I powiedziałbym, że spokojnie mógł się znaleźć w mandze typu seinen. Pewnie o Bonnie będzie sporo w spin-offie, ale chcę powiedzieć, że Kuma naprawdę starał się być dobrym ojcem, mimo że wychowywał nie swoje dziecko, a jednocześnie godził to z pracą rewolucjonisty. Naprawdę wybitny człowiek. Swoją drogą chyba zaczynamy wątek tyrana, dlaczego ma taki Kuma pseudonim. Skoro teraz ten stary król wrócił, to pewnie zgaduję, że Kuma obejmie po nim tron. Także ciekawe, dlaczego został tym tyranem. Podejrzewam tutaj jakąś znowu tragiczną część życia Kumy. Nie mam słów dla człowieka, naprawdę. Co do choroby Bonnie, podejrzewam, że tutaj wpływ na mój najprawdopodobniej miał Vega Punk. Jakoś to rozwiązał, ewentualnie dał jej owoc, który aktualnie posiada, czyli tego wieku, że może kontrolować ile ma lat i tak dalej. Coś w tym stylu na pewno się wydarzy. Tutaj na screenie widzicie, że święty Carlos chciał jakoś tam dziewczynę, kobietę za swoją żonę, więc wychodzi na to, że Celestiale masowo porywają kobiety. Patrz też Boa Hancock. W celach rozrodczych i aż ciężko o tym się mówi. Naprawdę nie chcę powiedzieć, że jestem ciekaw, ale do jakiego punktu ona w tym zmierza? Bo to, żeby zachować pewną równowagę genetyczną między celestialami, jest raczej rzeczą oczywistą, bo gdyby te rodziny tylko między sobą się rozmnażały, to wiadomo, że powstawałyby różne karykatury genetyczne, tak? Chyba nie muszę o tym dalej mówić. Ale ten wątek może być powiązany nawet z Zimą. Odesyłam do filmu o teorii z nami i moich końcowych przemyśleń pod koniec tego filmu. Tam szerzej o tym opowiadam. No i ta choroba Ginny to też jest takie mocne. No bo kraj Loa też miał chorobę związaną z kryształami. A stricte tam był chyba biały bursztyn, coś takiego. Czy tam biały ołów. I tam też ludzie na to umierali, nie było na to lekarstwa. A tutaj jeszcze księżyc. Światło od księżyca powoduje, że ta choroba też się pogarsza, tego niebieskiego kamienia. Przy czym warto pamiętać, że Minkowie dostają moc od światła księżyca, a na światło słoneczne od samego słońca nie reagują. Także nie wiem, czy to jest jakoś powiązane, ale taka anegdota. Czarnobrody w ogóle okazuje się pedziem, że tak to nazwijmy. Ten oto screen chyba mówi wszystko. Warto też zwrócić uwagę, że na policzku Bonnie jest w tej chwili kolczyk. Możliwe, że ta choroba jest jakoś dzięki temu zablokowana. Ciężko powiedzieć. Trzeba czekać na dalsze rozdziały. No i teraz jest przerwa niestety. A, jeszcze jedna taka rzecz. Kuma spotkał Nami, jak uciekła ona od Absaloma, który chciał ją zmusić do przymusowego małżeństwa. Nawet sobie nie wyobrażam, jak Kuma musiał się wtedy czuć. Naprawdę, powtórzę się po raz trzeci, czwarty, ale to był jeden z najmocniejszych rozdziałów w historii One Piece'a. Nie wiem, czy Oda to przebije, ale czy w ogóle można mówić o przebiciu w takiej sytuacji. Naprawdę zostawiam to wam do przemyślenia. Nawet ocena w tym rozdziale nie powinna być żadna. A jak już padła, to trudno. Mnie ciężko wzruszyć, nie ukrywam. Jestem bardzo mało empatyczną osobą, ale ten rozdział to była jakaś masakra.